Serdecznie zapraszam do odcinka 15 z playlisty władcy Olimpu pod tytułem Złoty Dylemat. W poprzednim odcinku 14 Złodziejski Raj opowiedziałem o powstaniu i działaniach Banku Centralnego BIS w Bazylei. W tym odcinku opowiem o polskiej bankowości w latach międzywojennych oraz o historii utraconego przez Polskę złota. Po rozpętaniu przez Niemcy II wojny światowej. Zanim zajmiemy się zaginionym polskim złotem, podam parę informacji o bankach w Polsce tuż przed wybuchem II wojny światowej. Otóż w 1939 roku na terenie Polski działało, obok banków państwowych i komunalnych, 26 banków prywatnych, 4 zagraniczne oraz domy bankowe, kantory wymiany, spółdzielnie kredytowe, a nawet kasy bezprocentowych pożyczek. Czyli banków było co niemiara i podane dane to w zasadzie tylko statystyka. Dlatego też przedstawię kilka ważnych faktów historycznych o bankach w Polsce do roku 1929. Fakt pierwszy. Rok 1537. Piotr Skarga zakłada w Krakowie pierwszy polski bank Montes Pietatis, czyli bank pobożny. Fakt drugi. Rok 1828. Powstaje pierwszy polski bank emisyjny, bank polski zlikwidowany w 1886 roku. Fakt trzeci. Rok 1870. Zostaje założony bank handlowy. Najstarszy z obecnie działających bank Polski. Fakt czwarty. Rok 1919 powstaje pocztowa kasa oszczędności PKO. Fakt 5. Rok 1924 zostaje powołany centralny bank państwa bank Polski SA. Fakt 6. Rok 1924 z połączenia trzech banków galicyjskich Powstaje Bank Gospodarstwa Krajowego. Fakt siódmy, rok 1929. Zostaje utworzony bank Polska Kasa Opieki S.A., mający świadczyć usługi dla Polaków mieszkających za granicą. Najważniejszym bankiem w moich rozważaniach jest Bank Polski S.A. z pozycji piątej. Z prostego powodu był bankiem centralnym. Informacje o tym banku są ogólnie dostępne i podam tylko najistotniejsze szczegóły. Szczegół pierwszy. Bank Polski Spółka Akcyjna był bankiem prywatnym z prawem emisji z siedzibą w Warszawie. Szczegół drugi. Głównymi zadaniami Banku Polskiego S.A. były emisja pieniądza, regulowanie obiegu pieniężnego i ułatwianie kredytu. Szczegół trzeci. Powołanie Banku Polskiego S.A. było jednym z etapów reformy pieniądza Władysława Grabskiego. Grabski był ministrem skarbu w okresie od grudnia 1919 roku do listopada 1920. W tamtych czasach panowała już od dawna bankierska moda na banki centralne w Europie. A od 1913 roku istniał już Amerykański Bank Centralny. Czyli tzw. Rezerwa Federalna. Niestety Grabski przejął wizję banku centralnego międzynarodowych bankierów, którą uwzględnił w swojej reformie. Szczegół czwarty w latach 1926 i 1927 rząd zrzekł się ostatecznie prawa do emisji Waluty Polskiej na rzecz Banku Polskiego SA. Potwierdził jego niezależność od rządu. I stworzył stanowisko zagranicznego doradcy Rady Banku. Stanowisko to objął Charles Dewey, były zastępca sekretarza skarbu Stanów Zjednoczonych. Moi drodzy, niestety moje obawy potwierdziły się. Pan Grabski był nie tylko fanem banków centralnych, ale sprzedał suwerenność Polski amerykańskim borgom. Świadczą o tym fakty takie jak Powołanie Centralnego Banku w Polsce, przejmującego emisję waluty, oraz wybór zagranicznego doradcy z Ameryki, Charlesa Deweya. Z przytoczonych faktów wynika również niezmiernie ważny wniosek, że upadek suwerenności Polski, oddanej klice bankierów z Ameryki, nie zaczął się ani 10, ani nawet 33 lata temu w efekcie działań mafii okrągłostołowej. Ale już 99 lat temu. Głównym winowajcą tego faktu był Władysław Grabski, polski polityk narodowej demokracji, ekonomista i historyk, minister skarbu oraz dwukrotny premier II Rzeczypospolitej, jak również autor reformy walutowej niszczącej suwerenność naszego państwa. To, co stało się później 15 stycznia. 1945 roku, czyli powstanie NBP, nie miało już praktycznie żadnego znaczenia i było tylko kontynuacją cyrografu, podpisanego w naszym imieniu przez pana Grabskiego. Grabski był człowiekiem wykształconym, ekonomistą i historykiem, a więc nie można usprawiedliwiać jego działań niewiedzą czy małowzrocznością. Niestety nasze imperium Głoszące hasła demokracji i bezkarności, nie postawiło mu żadnych zarzutów i zmarł nieniepokojony 1 marca 1938 roku w Warszawie. Z pewnością Grabski nie dorastał do pięt takim postaciom jak Edward Haus czy Niemiec Hjalmar Schacht, pomysłodawca bis, czyli Złotej Głowy Hydry. Ale bez wątpienia skutki jego rzekomego geniuszu. Odczuwamy nawet współcześnie w naszych coraz bardziej pustych kieszeniach. Powstaje pytanie, czy w naszej rzeczywistości istnieją naśladowcy ideałów Władysława Grabskiego, zajmujący podobnie jak on stanowiska premierów? No cóż, prowadzenie bezsensownej polityki zadłużania państwa i oddawanie suwerenności jest widocznie wyłączną domeną tego stanowiska. Pozostawmy już pana Grabskiego, którego z pewnością nie jestem fanem, i przyjrzyjmy się jego tworowi, czyli bankowi rzekomo polskiemu S.A. Bank ten powstał w 1924 roku, a BIS założono 6 lat później, w 1930. I według mnie, co najmniej część polskiego złota zniknęła wkrótce w przepastnych sejfach bankierów z Bazylei, reprezentujących złotą głowę hydry. Moje wnioski potwierdzają fakty. Według ówczesnego członka zarządu Banku Polskiego, Zygmunta Karpińskiego, 1 września 1939 roku, zasoby polskiego złota obejmowały 95 ton kruszcu i warte były 463,6 miliona złotych. Wiadome jest że oprócz złotych sztab były złote monety stanowiące kruszcowe rezerwy Banku Polskiego. Fakt pierwszy. Około 20 ton, czyli 100 milionów, zdeponowano za granicą we Francji, Wielkiej Brytanii, USA i Szwajcarii. Fakt drugi. W Warszawie znajdowało się 38 ton, za około 193 miliony. Fakt trzeci. Pozostałe 37 ton za 170 milionów przewieziono w czerwcu i lipcu 1939 roku do oddziałów Banku Polskiego w Brześciu, Lublinie, Siedlcach i Zamościu. W zestawieniu tym wyraźnie widać, że część naszego złota, około 20 ton, znajdowała się nie tylko w Bis w Bazylei, ale również wylądowała w bankach borgów. We Francji, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Jak wynika z podanych informacji, we wrześniu 1939 roku, poza granicami Polski, było około 20 ton polskiego złota o współczesnej wartości około 5 miliardów 340 milionów złotych. Na terenie kraju zdeponowane w różnych bankach było 75 ton złota. O wartości około 20 miliardów 34 milionów złotych, według niektórych źródeł było 80 ton. Jeżeli dług publiczny polski, zaciągnięty w lwiej części przez chłopaczków z piaskownicy, wynosi oficjalnie na koniec drugiego kwartału 2023 roku 1,58 biliona złotych, to za tą kwotę można by zakupić Około 5915 ton złota, czyli prawie 80 razy więcej niż złota będącego do naszej dyspozycji w 1939 roku. Skoro już wiemy, ile złota było w Polsce, powstaje pytanie: kto i dlaczego zadecydował o wywiezieniu tego złota za granicę? 4 września 1939 roku Warszawa przeżywała ciężkie bombardowanie Pragi, Śródmieścia, Okęcia, Dworca Szczęśliwice i państwowych zakładów inżynieryjnych. W czasie nalotów Rada Ministrów podjęła decyzję o częściowej ewakuacji rządu do Lublina i okolic oraz o wywiezieniu zapasów złota z Banku Polskiego. Z inicjatywą zabezpieczenia depozytu Banku Polskiego na okres wojny wystąpił pułkownik Adam Koc i otrzymał od premiera Kwiatkowskiego formalny mandat zezwalający mu na działanie w celu zabezpieczenia polskiego złota, zarówno przed rządem Rumunii, jak i dalej na zachodzie. Jak odbywał się transport złota na terenie ówczesnej Polski? Samochodów było zbyt mało, aby wywieźć wszystko za jednym razem. Na wykonanie koniecznych transportów miałem pojedynczą kolumnę i to nie samochodów ciężarowych, ale starych autobusów, opowiada pułkownik Adam Koc. Do autobusów, załadowanych złotem, dołączyło około 100 konwojentów, pracowników banku uzbrojonych w broń krótką. Transportowi towarzyszyły również władze Banku Polskiego, prezes Byrka, dyrektorzy Barański. Czernichowski, Karpiński i Nowak. Dowództwo nad transportem objął pułkownik Michał Groszek. Złoto było transportowane w 1208 drewnianych skrzynkach, wypełnionych po brzegi sztabkami i workami złotych monet. Oto jak wyglądała droga złota z Polski do Konstancy w Rumunii. Proszę zwrócić uwagę, że we wrześniu 1939 roku Polska obejmowała również część współczesnej Ukrainy. Część złota z Banku Polskiego w Warszawie zostało przetransportowane autobusami do Lublina w nocy z 4 na 5 września 1939 roku. Po rozładowaniu auta powróciły do stolicy po resztę złota. I 5 września stolicę opuściła druga kolumna. Prawdopodobnie już 6 września całe złoto z Warszawy oraz z banków z siedlec Brześcia nad Bugiem, zamościa, znalazło się w Lublinie. Wyładowane skrzynki ze złotem umieszczono w piwnicach lubelskiego gmachu bankowego, zabezpieczając odpowiednio drzwi i okna. Wydawało się, że będą tam mogły pozostać przez dłuższy czas. Ale już następnego dnia nadeszły wiadomości nakazujące ponowne załadowanie złota na samochody i udanie się do łódzka. Transport przybył do tej miejscowości nad ranem, 8 września. 13 września, cały zasób Kruszcu zebrano w Śniatyniu przy granicy z Rumunią. Wyjątkiem była część złota pozostawiona w Dubnie do dyspozycji rządu polskiego. Dzięki licznym wysiłkom dyplomatycznym dokonano tranzytu polskiego złota przez terytorium Rumunii. Zgodzono się na przewóz cennego ładunku do portu w Konstancy nad Morzem Czarnym, gdzie oczekiwać miały statki alianckie. Rumunii postawili jednak warunek. Akcja miała zostać przeprowadzona w ciągu 48 godzin. 15 września wagony towarowe ze złotem były już w konstancy. Na tym zakończę odcinek 15. Władcy Olimpu, w którym wskazałem, na sprawcę kłopotów Polski zaledwie 6 lat po odzyskaniu niepodległości. Podałem również fakty dotyczące transportu złota poza granicę Rzeczypospolitej do miasta Konstancy w Rumunii. Serdecznie zapraszam do kolejnego odcinka szesnastego pod tytułem Złota Odyseja.